Proszę Państwa, pozwolę sobie część przezroczy przedstawić w języku angielskim, ale w zasadzie wydaje mi się, że nie będziemy mieli tutaj, że mamy tłumaczenie, więc to właściwie nawet nie warto o tym było wspominać. Zapłodnienie pozaustrojowe, konsekwencje medyczne. Pan mecenas powiedział przed chwilą o tym, że idziemy w kierunku tego, co się nazywa popularnie baby design, prawda? Projektowania, dziękuję bardzo. Projektowania dzieci. I gdybyśmy nawet na to w ten sposób spojrzeli, proszę Państwa, że możemy rzeczywiście w tym kierunku naprawdę pójść, to jeszcze sytuacja nie byłaby, tak powiedziałbym, źle zdeterminowana. Ale problem polega na tym, że nie bardzo nam się uda pójść w tym kierunku, z tego względu, że sama technologia zapłodnienia pozaustrojowego, jak Państwu za chwilę pokażę, przedstawię to, sama ta technologia wytwarza bardzo wiele nieprzewidywalnych problemów, nad którymi nie możemy zapanować. Więc nawet jeżeli będziemy dobierali odpowiednie zespoły, zestawy genów, tak jak pan mecenas Nikas mówił, będziemy dobierali rodziców, będziemy próbowali optymalizować cały proces, to niestety, proszę Państwa, sama technologia uderzy, będzie miała ostatnie słowo do powiedzenia. Dlaczego? Dlatego, że to jest technologia, której tajniki nie zostały poznane. Ona jest po prostu z biologicznego punktu widzenia w pewien sposób nieprzewidywalna. Proszę Państwa, w 2013 roku pojawiła się taka już w tej chwili słynna publikacja, która mówi o wzroście ryzyka występowania upośledzenia umysłowego u dzieci urodzonych zapłodnienia pozaustrojowego w bardzo dużej grupie dzieci. Z tej publikacji dość często jakby z kontekstu usuwane są pewne fragmenty, żeby używać je w walce medialnej przeciwko dowodom, które tutaj zostały przedstawione. Natomiast ona jest metodycznie jedną z najlepszych prac w tej chwili w tej dziedzinie dokumentujących wzrost ryzyka niepełnosprawności intelektualnej u dzieci urodzonych zapłodnienia pozaustrojowego. Również w sieci, proszę Państwa, jest praca, którą napisaliśmy z profesorem Gadzinowskim, profesorem emerytem, dotycząca medycznych i prawnych aspektów zapłodnienia pozaustrojowego. Proszę Państwa, jak to wygląda, powiedziałbym, na takiej osi czasu? Otóż rzeczywiście w 1978 roku jeszcze nie dzieje się nic, ale zwróćmy uwagę na to, że na świecie mamy jedno dziecko urodzone z zapłodnienia pozaustrojowego. To nie jest procedura medyczna, prawda? To jest początek. Zobaczcie Państwo, że do 2002 roku mamy okres, w którym nie ma żadnych, no może są jakieś dane, prace kazuistyczne, ale większych prac w tym okresie nie ma. I proszę Państwa, jakby do przełomu dochodzi w 2002 roku. Pierwsza poważna praca, która dokumentuje wady wrodzone związane z zapłodnieniem pozaustrojowym. A później, proszę Państwa, to tak jak już, jak można powiedzieć, lawinowo. 2003 rok, dokumentacja zespołu Beckwitha-Wiedemanna związanego z zapłodnieniem pozaustrojowym. W 2009 roku bardzo ważna praca mówiąca o nieprawidłowej ekspresji genów u dzieci urodzonych z zapłodnienia pozaustrojowego. W 2010 roku pierwsze doniesienia na bardzo dużej grupie o częstości ostrej białaczki limfoblastycznej u małych dzieci urodzonych z zapłodnienia pozaustrojowego. I proszę Państwa, powiedziałbym, że swoisty również kolejny przełom.
2012 rok, czyli tak ten moment, w którym mamy 5 milionów dzieci urodzonych zapłodnienia pozaustrojowego, no te dane są niedokładne, to też jest bardzo specyficzne dla tej dziedziny, pomiędzy 4 a 5 milionów. I tutaj mówimy, proszę Państwa, dlaczego mówię o przełomie, bo to jest dokumentacja zdrowych dzieci, chciałbym to podkreślić, zdrowych dzieci urodzonych zapłodnienia pozaustrojowego, u których poprzez echokardiografię kardiolodzy wykazują uogólnione uszkodzenie naczyń krwionośnych, krążenia małego płucnego i krążenia systemowego dużego. Czyli to jest nowa jakość. Czyli jakbyśmy mogli powiedzieć, wychodzimy od braku danych poprzez bardzo rzadkie wady, poprzez problemy spotykane no, już w medycynie, takie jak białaczka, czy bardzo tajemnicza, zaburzona ekspresja genów o nieznanym znaczeniu klinicznym, do kwestii zaburzeń u zdrowych dzieci. To jest zupełnie coś nowego. To jest ta praca, proszę Państwa, z 2012 roku, praca dużego zespołu ze Szwajcarii, doktora Scherera, w której te eksperymenty są nie tyle eksperymenty, co jakby podejście jest bardzo interesujące. Więc proszę Państwa, zaczynamy od zdrowych dzieci urodzonych z zapłodnienia pozaustrojowego. To jest grupa bodajże około 67 dzieci, to są zdrowe dzieci. Nie ma tutaj żadnych widocznych wad, problemów zdrowotnych. Są to zdrowe dzieci. Bardzo to chciałbym zaakcentować jeszcze raz. I następnie, proszę Państwa, u tych zdrowych dzieci dokonana została ocena układu krążenia i serca metodą no, nieinwazyjną, bo metodą echokardiografii. To można przecież wykonać tutaj inwazyjność, jeśli jest, no to nie, inwazyjności nie ma, ale jest to metoda bezpieczna, bardzo bezpieczna. I w tejże metodzie, proszę Państwa, stwierdzono uogólnioną dysfunkcję układu krążenia u dzieci. I kolejna praca innej grupy już z Hiszpanii udowadnia, że ta uogólniona dysfunkcja układu krążenia u dzieci urodzonych z in vitro rozpoczyna się już w czasie ciąży w życiu płodowym. Następnie to jest ciąża 28-30 tydzień ciąży i nie zanika, tylko jest widoczna, jest nadal obecna u dzieci 6-miesięcznych, czyli ona jest przetrwała, a dalej przechodzimy do pracy Scherera, czyli obecna jest u tych 11-latków. Tam jest taka grupa mniej więcej w tym wieku. I proszę Państwa, ta praca Scherera jakby idzie dalej. To jest bardzo interesujące, rzadko w medycynie spotykane i no na szczęście rzadko w medycynie spotykane, że problem, który pojawia się u człowieka, zostaje przeniesiony na model zwierzęcy, na myszy. I proszę Państwa, u myszy laboratoryjnych, u zwierząt laboratoryjnych udaje się powtórzyć całą patologię, wyjaśnić jej tło, jak również udaje się udowodnić, że takie myszy, bo to jest już oczywiście eksperyment, mają skrócony czas życia i co więcej, problemy, które uzyskują poprzez technologię ART, przekazują kolejnym pokoleniom. Udaje się, proszę Państwa, udowodnić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że można farmakologicznie odblokować uszkodzony gen. Czyli to jest dowód na to, że to jest właśnie ten mechanizm. Cykl prac, właściwie nawet nie tyle cykl, bo to są trzy prace, które bardzo, bardzo krok po kroku pokazują problem i jego wyjaśnienie. To się dotychczas jeszcze nie zdarzyło. Ta tendencja do nadciśnienia płucnego. Proszę Państwa, jednym z najtrudniejszych problemów, nie jedynym, ale jednym z najtrudniejszych problemów związanych z zapłodnieniem pozaustrojowym jest kwestia nieznajomości mechanizmów, które kierują tak zwaną metylacją DNA.
Otóż my wiemy, że DNA podlega bardzo różnym modyfikacjom, między innymi przyłączane są do niego grupy metylowe. My tego procesu nie umiemy kontrolować. Jest on poznany w bardzo nieznacznym stopniu. Ale proces metylacji DNA, proszę Państwa, odpowiada za bardzo wiele funkcji naszych genów. Podstawowych funkcji, które zostały tutaj wymienione. W zapłodnieniu pozaustrojowym, proszę Państwa, dochodzi do nieprawidłowej metylacji DNA. Początkowo myślano, że nieprawidłowa metylacja DNA dotyczy wyłącznie tak zwanych genów podlegających imprintingowi. To jest niewielka rodzina genów, to jest kilkadziesiąt genów. Natomiast w tej chwili wiemy, że to nie jest tylko ta rodzina genów, tylko ta nieprawidłowa metylacja dotyczy całego genomu. Pytanie o to, jak nieprawidłowa metylacja genów przekłada się na klinikę, jest innym pytaniem. To jest kolejne pytanie, ale faktem jest to, że to zjawisko ma miejsce i zostało udowodnione. Proszę Państwa, tak naprawdę na poziomie molekularnym, co się dzieje na poziomie molekularnym, nie bardzo wiem. Z badań dzisiejszych, które mamy, które są dostępne dotyczących metylacji, proszę Państwa, wiadomo, że w momencie zapłodnienia dwa genomy, ojcowski i matczyny, w zygocie zachowują się zupełnie inaczej. To jest proces tak zwanej demetylacji, czyli proszę Państwa, jakby skokowo po naturalnym zapłodnieniu zaczynają się geny odblokowywać, ale oczywiście tego nie można traktować w kategoriach odblokowywania genów. Zaczynają być hipometylowane. Inaczej genom matczyny, inaczej genom ojcowski. W momencie tutaj w miejscu blastocysty pojawiają się różnice w metylacji, jeżeli chodzi o embrion, o zarodek i tkankę pozazarodkową. Tu są już różnice. I proszę Państwa, wydaje się, bo to nie jest odpowiedź na wszystkie pytania, ale na część z pytań, że to, co nie podlega kontroli, to jest ten okres, który jest poza organizmem matki, prawda? Czyli to jest ten czas, w którym, mówiąc najprościej, w którym pewnych substancji jest albo zbyt wiele, pewnych jest zbyt mało, pewnych w ogóle nie znamy. Czas oczywiście ich działania jest niewłaściwy. Innymi słowy, proszę Państwa, środowisko, które jest niekontrolowane. I to niekontrolowane środowisko sprawia, że blastocysta otrzymuje nieprawidłowy wzorzec metylacji. Czyli ten pierwszy program na samym wstępie jest już nieprawidłowy. Czy, proszę Państwa, czy zarodek potrafi się z tego uwolnić, wyzwolić? To jest kolejne pytanie. Czy możliwy jest reset? To jest kolejne pytanie. Ale już na początku warunki stają się bardzo trudne. Niesłychanie nienaturalne. Proszę Państwa, to jest przegląd prac, które pokazują zaburzenia metylacji w skali całego genomu. Są i takie prace, które tych zaburzeń nie wykazują. Tutaj jest praca Terling z 2010 roku. Większość jednak prac mówi o zaburzeniach metylacji. Bardzo znana praca, w tej chwili można powiedzieć już klasyczna, Katari i współpracownicy z 2009 roku, zaburzenia metylacji dotyczą prawie ponad 700 genów. No genów mamy 25-30 tysięcy, to 700 genów to jest bardzo dużo. I proszę Państwa, to są bardzo ważne geny. To nie są w ogóle nie ma przypadkowych genów, ale to są geny zawiadujące ważnymi procesami biochemicznymi. Proszę Państwa, wady wrodzone. Bardzo tajemnicza sprawa o nieznanej etiologii. To są przykłady tylko niektórych wad wrodzonych. Na po prawej ogromny język dziecka z zespołem Beckwitta-Wiedemana, dziecka z upośledzeniem umysłowym, u dołu bezczaszkowie.
przykłady po prostu wad, po to pokazuję je, żeby to nie były tylko, proszę Państwa, nazwy. Wady, które oczywiście zdarzają się w populacji ogólnej. Tak, one są obecne, ale tutaj wygląda to, tutaj to znaczy w przypadku zapłodnienia pozaustrojowego nieco inaczej. Proszę Państwa, co dzieje się w Europie w ostatnich latach? Wzrasta częstość występowania wrodzonych wad rozwojowych u dzieci urodzonych z ciąż mnogich, czyli bliźniaczych, czy trojaków i tak dalej. Co tak naprawdę się dzieje, że liczba wad wrodzonych wzrasta? Jaki czynnik pojawił się w środowisku nagle w Europie, który sprawia, że we wszystkich badanych krajach rośnie liczba wad? Autorzy tego opracowania, Boyle i współpracownicy, to jest praca z 2013 roku, wskazują na zapłodnienie pozaustrojowe. Wskazują, a nie są w stanie tego udowodnić, z tego względu, że większość rejestrów wad, proszę Państwa, w dość, powiedziałbym, tajemniczy sposób, nie odnotowuje sposobu poczęcia dziecka. W związku z tym można do tych danych dotrzeć jakby pośrednio, poprzez na przykład ciążę mnogi. Czyli to nie jest błąd metody, ani jakiś błąd warsztatowy, tylko brak możliwości weryfikacji tych danych metodą bezpośrednią. Ale nawet posługując się metodą pośrednią, tam gdzie nie ma wskazania, nawet ten wzrost jest widoczny w badanych krajach europejskich. Dane, proszę Państwa, pochodzą z populacji ponad 5 milionów urodzeń dzieci w 14 krajach europejskich. Ogromna populacja i jednoznaczne dane. Proszę Państwa, nie wszystkie wady wrodzone są związane z zapłodnieniem pozaustrojowym. Nie wszystkie. Dlatego jeżeli zaczniemy je zbierać jakby w jedną kategorię, to okaże się, że nic nie zauważymy. I to jest ten podstawowy błąd obserwacji, a już w ogóle powiedziałbym obserwacji, którą nazwałbym absurdalną. Przecież widziałem takie dzieci, prawda, i nic nie zauważyłem. No tak, oczywiście w ujęciu jednostkowym nie zauważymy nic. Natomiast jeżeli przyjrzymy się pracom z zakresu epidemiologii, to tam niektóre z tych wad jakby zaczynają się bardzo, bardzo wyraźnie pokazywać. No na przykład zarośnięcie przełyku. Prawie 7 razy częściej. Czy 7 razy częściej, 6 razy częściej, 5 razy częściej, to nie ma takiego znaczenia, bo jakież to ma mieć znaczenie? Znaczenie ma pytanie, dlaczego? Dlaczego się pojawiają? To wybiórcze występowanie poszczególnych wad świadczy o tym, że ART wpływa na pewne mechanizmy, bardzo specyficzne mechanizmy molekularne. Stąd reprezentacja pewnych wad. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli byśmy wzięli na przykład kategorię wady serca, to te liczby przestają być niepokojące. Tutaj chciałbym powiedzieć również o tym, że bardzo wiele czasu i powiedziałbym wiele cierpliwości trzeba wykazać w czytaniu prac, które we wnioskach często dochodzą do pewnych uogólnień, ale w wynikach można znaleźć bardzo interesujące dane. Proszę Państwa, gdybyśmy ograniczyli zaburzenia genetyczne wywołane do jednego pokolenia, do jednej generacji, to oczywiście to jest nieprawidłowe podejście. Otóż jeżeli chodzi o zaburzenia genetyczne wywołane, związane z zapłodnieniem pozaustrojowym, to mamy do czynienia z tak zwanym dziedziczeniem epigenetycznym. Dziedziczenie epigenetyczne, proszę Państwa, rządzi się swoimi prawami, nie do końca poznanymi. To jest dziedziczenie histonów, to jest metylacja, to jest przekazywanie jakichś małych cząsteczek RNA. To jest w ogóle niepoznana dziedzina. I powiedzmy również o tym, że populacja w tej chwili, jeśli chodzi o ludzi, pomimo tego, że jest liczna, to jest zbyt mała, nie tyle nie mała, zbyt młoda, oczywiście, zbyt młoda, żeby można było badać problemy dziedziczenia. W związku z tym przenosimy się na model zwierzęcy, który dotychczas nie zawiódł, szczególnie model,
model myśli. I okazuje się, proszę Państwa, że na przykład myszy przenoszą, myszy urodzone zastosowaniem ART, przenoszą właśnie to uogólnione uszkodzenie naczyń i nadciśnienie tętnicze na swoje potomstwo. Na przykład okazuje się, proszę Państwa, że zaburzenia metaboliczne są również przenoszone. Ale jeszcze ważniejszą sprawą wydaje się to, że wiele mutacji pozostaje ukrytych. To znaczy, to są, powiedziałbym, badania prowadzone przez profesora Cebrata, który twierdzi, że bardzo wiele mutacji w tym pierwszym pokoleniu nie będzie miało żadnej manifestacji, ale już w kolejnych generacjach może zostać przekroczony pewien krytyczny próg mutacji. Mutacje cały czas są na pewnym poziomie, jaki jest dopuszczalny. Nie możemy wyobrazić sobie sytuacji, gdzie mutacji nie ma, ale ten poziom musi być dobrze regulowany. A więc stare mutacje, proszę Państwa, są przenoszone, propagowane znakomicie przez te technologie, ale dochodzą nowe mutacje. Te, o których bardzo mało wiemy. Proszę Państwa, człowiek i model zwierzęcy, zgodność obserwacji, bardzo dobra zgodność obserwacji, zaburzenia zachowania i na modelu zwierzęcym i u człowieka potwierdzone. Predyspozycja do nowotworów, najpierw znaleziona na modelu zwierzęcym, potwierdzona u człowieka. Zaburzenia kardiometaboliczne, ta sama zgodność. Zaburzenia w zakresie masy urodzeniowej, ta sama zgodność. To jest, proszę Państwa, jeden z największych problemów, masa urodzeniowa. Nikt nie może sobie dać z tym rady. Mała masa urodzeniowa i bardzo mała masa urodzeniowa związana z zapłodnieniem pozaustrojowym. Wady rozwojowe, zgodność. Integracja obcego materiału genetycznego, na razie mamy dane, które uzyskano u myszy. Ale Państwo rozumiecie, że tutaj już badania u człowieka są bardzo utrudnione. Aktywacja ruchomych elementów genetycznych, tak zwane skaczące geny, transpozony. Proszę Państwa, u myszy tak, u człowieka brak danych, brak badań, brak danych. Przenoszenie zaburzeń na kolejne pokolenia u zwierząt tak, no tak jak już Państwu powiedziałem, brak danych po stronie człowieka. Proszę Państwa, podsumowując ten referat, można powiedzieć, że mamy jakby już różne fazy w badaniach bezpieczeństwa genetycznego zapłodnienia pozaustrojowego. Najpierw okres bez danych, prawda? To można zrozumieć. Dzisiaj już wiemy, że z punktu widzenia genetyki to nie jest bezpieczna technologia. Negatywne konsekwencje ART najpierw odnotowano u zwierząt. Zresztą taki był kierunek, tak to się działo. No, najpierw to wszystko się odbywało u zwierząt. Liczba negatywnych konsekwencji w ART w tej chwili odnotowywanych u człowieka rośnie. Proszę Państwa, grupa badana, jak można powiedzieć, grupa staje się dostępna do badania, to znaczy interesują się w tej chwili tymi grupami kardiolodzy, pediatrzy, neurolodzy, endokrynolodzy, po prostu w tej chwili i liczebnie, i wiekowo te badania wykonywać już można. Ale tak jak Państwu to starałem się przedstawić, ta lista medycznych konsekwencji ART jest ciągle otwarta, ona jest poznawana. Czyli można powiedzieć już na zakończenie, że tak naprawdę my nie znamy proporcji wiedzy do niewiedzy, bo zbyt mało wiemy, bo jeżeli pewien proces badamy od 2002 roku, czyli przez 12 lat, tak potężne zjawisko, no to o jakiej wiedzy my możemy mówić, proszę Państwa? Większość z tych zagadnień staraliśmy się zawrzeć w artykule przeglądowym, który się ukazał w Journal of Neonatal Perinatal Medicine w 2013 roku o wpływie ART na genom i epigenom noworodka. Ten artykuł nie jest dostępny online, jest streszczenie, ale gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, to bardzo chętnie
prześlę. Dziękuję bardzo. Zostały przedstawione. Natomiast ona jest jedną z metodycznie jedną z najlepszych prac w tej chwili w tej dziedzinie dokumentujących wzrost ryzyka niepełnosprawności intelektualnej u dzieci urodzonych z zapłodnienia pozaustrojowego. Również w sieci, proszę Państwa, jest praca, którą napisaliśmy z profesorem Gadzinowskim, profesorem meritem, dotycząca medycznych i prawnych aspektów zapłodnienia pozaustrojowego. Proszę Państwa, jak to wygląda, powiedziałbym, na takiej osi czasu? Otóż rzeczywiście w 1978 roku jeszcze nie dzieje się nic, ale zwróćmy uwagę na to, że na świecie mamy jedno dziecko urodzone z zapłodnienia pozaustrojowego. To nie jest procedura medyczna, prawda? To jest poczucie projektowania dzieci i gdybyśmy nawet na to w ten sposób spojrzeli, proszę Państwa, że możemy rzeczywiście w tym kierunku naprawdę pójść, to jeszcze sytuacja nie byłaby, tak powiedziałbym, źle zdeterminowana. Ale problem polega na tym, że nie bardzo nam się uda pójść w tym kierunku, z tego względu, że sama technologia zapłodnienia pozaustrojowego, jak Państwu za chwilę pokażę, przedstawię to, sama ta technologia wytwarza bardzo wiele nieprzewidywalnych problemów, nad którymi nie możemy zapanować. Więc nawet jeżeli będziemy dobierali odpowiednie zespoły, zestawy genów, tak jak pan mecenas Nikas mówił, będziemy dobierali rodziców, będziemy próbowali optymalizować cały proces, to niestety, proszę Państwa, sama technologia początek. Zobaczcie Państwo, że do 2002 roku mamy okres, w którym nie ma żadnych, no może są jakieś dane, prace kazuistyczne, ale większych prac w tym okresie nie ma. I proszę Państwa, jakby do przełomu dochodzi w 2002 roku. Pierwsza poważna praca, która dokumentuje wady wrodzone związane z zapłodnieniem pozaustrojowym. A później, proszę Państwa, to tak jak już, jak można powiedzieć, lawinowo. 2003 rok, dokumentacja zespołu Beckwitha-Wiedemanna związanego z zapłodnieniem pozaustrojowym. W 2009 roku bardzo ważna praca mówiąca o nieprawidłowej ekspresji genów u dzieci urodzonych z zapłodnienia pozaustrojowego. W 2010 roku pierwsze doniesienia na bardzo dużej grupie o częstości ostrej białaczki. Proszę Państwa, pozwolę sobie część przezroczy przedstawić w języku angielskim, ale w zasadzie wydaje mi się, że nie będziemy mieli tutaj, że mamy tłumaczenie, więc to właściwie nawet nie warto o tym było wspominać. Zapłodnienie pozaustrojowe, konsekwencje medyczne. Pan mecenas powiedział przed chwilą o tym, że idziemy w kierunku tego, co się nazywa popularnie baby design, prawda, projektowania, dziękuję bardzo, będzie miała ostatnie słowo do powiedzenia. Dlaczego? Dlatego, że to jest technologia, której tajniki nie zostały poznane. Ona jest po prostu z biologicznego punktu widzenia w pewien sposób nieprzewidywalna. Proszę Państwa, w 2013 roku pojawiła się taka już w tej chwili słynna publikacja, która mówi o wzroście ryzyka występowania upośledzenia umysłowego u dzieci urodzonych z zapłodnienia pozaustrojowego w bardzo dużej grupie dzieci.
z tej publikacji dość często jakby z kontekstu usuwane są pewne fragmenty, żeby używać je w walce medialnej przeciwko dowodom, które tutaj zostały